Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox. Zapraszam Was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w grze Overwatch i będziemy oglądać nowego skina dla Smugi, który został dodany jako specjalna nagroda za wykonanie 9 wygranych meczy w czasie wyzwania Smugi komiksu. Oczywiście skin można powiedzieć, że jest specjalny tym razem, bo jednak jak mamy eventy, to mamy tygodniowe wyzwania, które są w pewnym sensie podobne do specjalnych skinów, ale tym razem mamy skin tygodniowy, który jest na specjalną okazję, czyli wydanie komiksu. Podobne okazje były w przypadku Anny Bassett, bądź jeszcze można powiedzieć Baptista Sanitariusza Polowego, bądź jeszcze Divy Nanocoli, jeżeli się nie mylę, więc fajnie mi się takie akurat wydarzenia podobają, bo można by powiedzieć, że wyjątkowe. Jeżeli chodzi o sam skin do Smugi Comics, jak pierwszy raz go zobaczyłem, przypomniało mi się, w zasadzie wyobraziłem sobie, że Smuga zamiast tych komiksowych spodni ma spodnie też komiksowe, tylko bardziej z anime, wiadomo z czym. Tak na pierwszy rzut oka mi się wydawało i powiem, że naprawdę bardzo podobne są te spodnie. Nie mam w ogóle pojęcia, czemu akurat taka koncepcja skinu, ale według mnie jest naprawdę fajna, ładna, schludna. Jest to epicki skin oczywiście. Jeżeli chodzi o porównanie do klasycznego skinu, no to akurat on się dużo nie różni, jedynie no, zmienia tekstura, czyli kolorki, jakieś tam przefarbowanie i różnica kolorów. Jedynie co, no to ma inne też gogle, bo w klasycznym skinie ma gogle na oczach, a w komiksowej ma na włosach, do tego na białych włosach. Według mnie kolorystyka jest naprawdę ładna, przyjemna. Ja że tym skinem nie grałem, bo dopiero sobie go zdobyłem grając ranked, więc możemy sobie go od razu przedostawać. Bardzo lubię to, może powiedzieć, że tygodniowe wyzwania na specjalne okazje. Mam nadzieję, że będzie ich więcej, jeżeli chodzi o historię z Overwatchem i że mam nadzieję, że w końcu będzie ten BlizzCon. BlizzCon ma być, z tego co widziałem, chyba w lutym jednak, a nie w listopadzie, jest trochę dziwne, ale zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie odnośnie informacji z Overwatchem. I tak jak mówiłem, skin dużo się nie zmienia, jedynie lekko teksturę. I właśnie o to mi chodziło, że w skinach tygodniowych, które dostajemy na eventach, one dużo nie zmieniają skórze, jedynie kolor. A tutaj mamy, można powiedzieć, że tak w takiej samej okazji, czyli tygodniowe wyzwanie i też skin epicki, ale tutaj już widać ogromną scenę, czyli właśnie jakieś tam dopiski zap, piu piu na broni. To naprawdę według mnie ładnie wygląda i podtrzymuje lekkawy taki klimat komiksów, głównie przez tą czcionkę, tak mi się wydaje. Ja mam pomysł, jaka to może być, ale właśnie taka mi się kojarzy z komiksami, że te takie dymki, żeby przykuć uwagę, i takie ładne jaskrawe kolory, można by powiedzieć, bo jednak ten różowy jest naprawdę dość ładny. Jeżeli chodzi o samo strzelanie, no i pierwszą osobę, dużo się tutaj nie zmienia, ale według mnie kolorystyka naprawdę jest bardzo ładna i podoba mi się, jeżeli chodzi o sam skin. Nie lubię grać Smugą, ale raczej tym skinem sobie trochę pogram, bo naprawdę mi się bardzo podoba. Nie wiem, jak to może być z bombą, ale wydaje mi się, że raczej dużo się nie, no, dużo się niestety nie zmieniło, ale to może nawet i na plus, bo kto by się tam przejmował bombą. Ale według mnie takie skiny powinny być może i częściej, chociaż może i rzadziej, bo jednak to są w pewnym sensie wyjątkowe skórki na specjalne okazje, więc raczej nie będą się powtarzać i też raczej nie będzie ich dużo, mam nadzieję przynajmniej. Szkoda, że na eventach one praktycznie na każdym evencie są po 3 skórki, bo jednak one dużo nie zmieniają, więc nie można je podciągnąć pod takie, może powiedzieć, że rzadkie przedmioty. Ale komu szkodzi zrobić 9 wygranych gier dla darmowego skinka, który jest nawet niezły. Według mnie skin naprawdę bardzo ładny, dałbym ocenę taką 8 na 10, głównie przez samą kolorystykę i sam, można powiedzieć, że klimat takiego komiksu, głównie przez same spodnie, jak i nadruk, a w zasadzie napisy na broniach. I co, no i życzę powodzenia, jeżeli chodzi o zdobywanie tego skina. Zostało jeszcze chyba 6 dni albo tam tydzień. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się tak podobał. Do następnego odcinka, siemka.